Brzmi to jak kolejny raport ze złodziejskich poczynań w Lednicy, ale trudno nie zauważyć, że z samego centrum miasta zniknęła kolejna tablica, tym razem z płyty rynku tuż obok Studni Zakochanych. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że i tym razem złodziej nie został nagrany na gorącym uczynku przez miejski monitoring. Do kradzieży doszło z poniedziałku na wtorek. Do dziś miasto nie poinformowało o tym policji. Na ten czas do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy nie wpłynęło żadne zawiadomienie odnośnie kradzieży. Przypomnijmy, dwie poprzednie kradzieże pamiątkowych płyt z brązu przy Najświętszej Marii Panny także umknęły kamerom miejskiego monitoringu. Złodzieje do dziś nie tylko nie zostali złapani, ale pozostają anonimowi. To już najwyższa pora, by zadać pytanie o bezpieczeństwo w nadkaczawskim mieście. Przedstawiciele ratusza nie komentują, a mieszkańcy... Pan prezydent musiałby to naprawdę wziąć, to tutaj założyć, bo tutaj się dzieją różne rzeczy, także więcej powinny być tu, monitoring powinien być tu bardzo zaawansowany i naprawdę skuteczny, żeby ich wyłapać. Trzeba tak zrobić, żeby monitoring łapał to. No, trzeba dać po prostu monitoring na całym rynku, w ogóle powinien być, tak jak w innych miastach. Kamery nie są drogie, uwierzcie mi. No co mam powiedzieć, no wszystko ukradną. No. No ale miasto jest monitorowane, podobno. Chcielibyśmy powiedzieć, że wierzymy w schwytanie złodzieja czy skuteczną reakcję władz miasta, choćby przez dodanie kamer do systemu miejskiego monitoringu. Niestety, raczej spodziewamy się kolejnych wydań raportu ze złodziejskich poczynań w Legnicy. Strach pomyśleć, co jeszcze może paść łupem w ścisłym centrum.